Witam serdecznie widzów i subskrybentów. Temat tego wideo będzie się kręcił wokół podniesienia pensji minimalnej. PiS, PO i Lewica z Zdenbergiem chcą podnieść płacę minimalną. Opis jest najgłośniej, bo oni chcą ją podnieść najbardziej. I jako, że obecnie rządzą i mają szansę wygrać kolejne wybory, te wideo będzie skupiało się na nich. Napiszcie mi, proszę, komentarz po obejrzeniu tego wideo, co myślicie o ich pomyśle. Ale nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że może to jest za PO. To na początku powiem wam, że wolę 100 razy bardziej rządy PiSu od PO choć uważam, że mogliby rządzić i rozporządzać finansami lepiej. Nie żałuję nikomu zarabiania większych pieniędzy i chciałbym, żebyśmy my Polacy coraz więcej zarabiali, ale czy da się to uregulować ustawami, wątpię. Nie wiem czy podniesienie pensji minimalnej to pomysł tylko prezesa czy całego pisu, więc będę tych słów używał zamiennie. Przejdźmy do tematu i zacznę od mojej oceny przyczyny tego pomysłu, a potem omówię cztery korzyści, które wymienił prezes. Według badań, które znalazłem i co się zgadza z moją obserwacją, najmniejsza frekwencja wyborcza jest wśród ludzi o wykształceniu podstawowym, zawodowym, ludzi z małych wsi i miasterzy, gdzie zarabia się bardzo mało albo wcale, ludzi o ciężkiej sytuacji materialnej oraz wśród ludzi młodych. W celu przyciągnięcia wyborców niektórzy próbują odgrzewać starego kotleta z poprzednich wyborów do Sejmu i Senatu 2015, Inni jak prezes szukają nowych pomysłów. Jak dla mnie to prezes tym nowym pomysłem chce przyciągnąć do siebie tych co najmniej zarabiają i wygrać wybory. Nie wiem czy to jest na poważnie, wątpię. Podniosą pensję minimalną raz mocniej, a potem będą podnosić, ale nie tak drastycznie. Dlaczego nie podniosą tak bardzo jak zapowiedzieli? Bo największym pracodawcą w Polsce jest państwo polskie, a konkretnie spółki skarbu państwa. Skąd państwo miałoby wziąć pieniądze na te wypłaty? Mimo takiego rewolucyjnego pomysłu, to myślę, że PIS nie zyskało nowych wyborców. Zyskali nowych przeciwników. Po znajomych na Facebooku widzę, że ludzie, którzy nie interesowali się polityką, bardzo krytykują ten pomysł. Na 16 milionów pracujących 1,5 miliona zarabia najniższą pensję. Większość ludzi, czyli 66% zarabia między najniższą a średnią pensją. Podnosząc minimalną, PIS zrówna ich pensję z najniższą pensją. Jeśli inflacja skoczy do góry, to ich pensje będą warte tyle co najniższa pensja. Zrobiło się duże zamieszanie wokół tego pomysłu. I może to być tylko teatr w celu przykrycia jakichś innych działań, ale spróbuję tutaj przeanalizować cztery korzyści, które wymienił sam prezes w wywiadzie. Cztery pozorne korzyści, które mogą zamienić Polskę w drugą Wenezuelę i ludzie będą pracować za miskę ryżu, jak to mówił kiedyś jeden z ważnych polityków nagrany na taśmach. Ja wiem, że ustawowo ponosząc pensję, chcą sobie kupić głosy wyborców. I nie dość, że rząd na to nie wyda pieniędzy, jak w przypadku 500 to jeszcze zwiększy dochody budżetu, bo od pensji brutto trzeba zapłacić podatek. I czym większa pensja, tym więcej się płaci. Więc nie będę tutaj powtarzał tego, co myślą o tym ekonomiści, przedsiębiorcy i inni, bo to możecie sobie przeczytać i posłuchać w internecie, więc powtarzanie i mówienie, że też tak uważam, byłoby nudne. Skupię się na samym prezesie i tym, co o tym myśli, bo to jest ciekawe. Będę bazował na wywiadzie, którego prezes udzielił polskiemu Radiu program pierwszy z dnia 11 września 2019 roku. Jeśli macie obawy, czy podniesienie pensji minimalnej zrobi z Polski drugą Wenezuelę, to powiem, że możecie spać spokojnie, bo z wywiadu wynika, że pomysł był już konsultowany z prezesem Banku Narodowego. Prezes NBP nie widzi złego wpływu nowego pomysłu PiS na gospodarkę. Jeśli nie wiecie, kto to jest prezes Banku Narodowego, to przypomnę Wam, że był taki skandal związany z pensjami jego dyrektorek. Pierwsza korzyść to stop zaciskaniu pasa. Czas zacząć korzystać z dobrobytu. Prezes chce podnieść pensję, żeby lepiej żyło się pracownikom i pracodawcom. Powiedział, że nie można bez przerwy społeczeństwu mówić, że ma właśnie zaciskać pasa i że ma oczekiwać na lepsze czasy. Prezes chce, żeby te czasy już nadeszły, że jest już polska wersja państwa dobrobytu. Konsekwencją szybkiego podniesienia pensji będzie rosnąca inflacja. Pieniądz będzie tracił na wartości. Może to oznaczać koniec dobrobytu. Druga korzyść to sprawiedliwy podział zysków. Prezes powiedział, że wąska grupa skorzystała na zmianach w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Różnice społeczne są znaczne, a pisce, żeby była sprawiedliwość. Podniesienie płacy minimalnej to kwestia moralności. Więc prezes chce, żeby ludzie więcej zarabiali, ale jak widać nie kosztem uszczuplania wpływu do budżetu, bo można było obniżyć podatki, przez co pracownik więcej dostawałby na rękę. No ale wtedy zmniejszyłby się budżet i nie byłoby pieniędzy na mniej lub bardziej sensowne inwestycje oraz na socjal. Prezes chce, żeby wewnętrzne i zewnętrzne podmioty, które korzystają na taniej sile roboczej, podzieliły się zyskiem. Więc jeśli PiSowi chodzi o zmuszenie kapitalistów i korporacji do sprawiedliwego dzielenia się z zyskiem, to powiem Wam, że można by było nie otwierać rynku dla imigrantów i pensje dalej by rosły. No ale wtedy nie pojawiłoby się miliona nowych pracowników płacących składki, ZUS i płacących wszelkie podatki, jak na przykład VAT, robiąc zakupy w Biedronce. Więc teraz prezes chce przyspieszyć i podnieść pensję minimalną, tak by obecne pokolenie mogło skorzystać z dobrobytu, a podmioty wewnętrzne i zewnętrzne dzieliły się zyskami. Konsekwencją drugiej korzyści będzie uciekanie polskich i zagranicznych firm tam, gdzie koszty produkcji są tańsze. Dodam jeszcze, że w roku 2017 1,7 milionów osób zatrudnionych w Polsce było zatrudnionych przez firmy zagraniczne. Trzecia korzyść rozwój polskiej gospodarki i unowocześnianie. A dlaczego pracodawcom będzie też lepiej? Prezes powiedział, że to zmusi ich do unowocześniania swoich firm i przedsiębiorstw. Będzie rósł popyt, a przedsiębiorstwa będą się rozwijać inwestując w wydajność. Mają kilka lat na dostosowanie się. Jeśli się nie dostosują, to znaczy, że się nie nadają. Okej, okay, unowocześnianie, o ile da się zautomatyzować, bo jeśli nie, to co? Bankrut, czyli pracownik będzie zastępowany maszynami. Jeden pracownik będzie obsługiwał więcej maszyn, wykonywał pracę za tych, których zwolniono. Czyli mamy automatyzację i wzrost bezrobocia. A co będzie tańsze: unowocześniać się czy przenieść produkcję do tańszego kraju? Konsekwencją trzeciej korzyści będzie wzrost bezrobocia. Korzyść czwarta: Polacy z zagranicy wrócą i będą mieli więcej dzieci. Żeby próbować kogoś ściągnąć z powrotem, trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle wyjechał? Jeśli wyjechali przez pensję, to okej, okay, może wrócą, o ile czarny scenariusz się nie spełni, czyli inflacja i bezrobocie. A propos powrotów do Polski, Gowin próbował ściągnąć ostatnio polskich naukowców z zachodnich uczelni. Są tacy, co chcą wrócić, ale polskie uczelnie ich nie chcą. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że to nie skończy się dla nas wszystkich źle. Rozpędzoną inflację trudno będzie zatrzymać. Dobra, na razie trzymajcie się i cześć.